Cześć, tu Marta. Właśnie brałam się za zrobienie obiadu, ale pomyślałam, nagramy dla Was o tym wideo. Chcę wrócić z wideo z przepisami i to jest przepis dla wielbicieli krewetek. Jeżeli lubicie dania słodko-kwaśne, chrupiące, takie bardzo, bardzo orzeźwiające, to danie na pewno Wam się spodoba. Pokazywałam Wam już je przez lata na Instagramie i zawsze są prośby. Marta, zapisz ten przepis raz na zawsze. Także dzisiaj zaczynamy. Zapraszam. No dobra, co będzie w tym daniu w takim razie? Zaczynamy od bazy. Bazą u mnie jest zawsze ryż i jest to ryż jaśminowy. Zaraz Wam pokażę, jak ryż przygotowuję, ale po kolei powiem Wam, co w daniu się znajdzie. Na ryżu będą znajdowały się krewetki. Krewetki, za sekundkę przyrządzimy, ale one już są przygotowane w piekarniku parowym i są gotowe do użycia. Trzeba je będzie tylko obrać. Do krewetek będziemy używać sosu, który będzie na bazie majonezu, sriracha i soku z limonki. A do tego będziemy mieć niesamowicie taką chrupiącą i zróżnicowaną salsę, która doda nam właśnie dziesiątek różnych smaków. I w tej salsie znajdzie się dymka, ogórek, bardzo chrupiący, orzeźwiający, do tego awokado, który będzie naszym elementem tłustszym, takim bardziej maślanym, będzie nadawać fajny rytm tej salsie. O podobnej konsystencji, ale słodki element to mango. Do tego będzie kolendra, trochę limonki, a na koniec wszystko posypiemy granatem. To da nam też znowu taki, wiecie, cink, cink, to w środku tak fajnie będzie, lekko kwaskowato, znowu chrupiąco. Wszystkie te smaki, kiedy się połączą, będzie to coś pysznego. Zaczynamy, zaczniemy od przygotowania ryżu. Dobra, przyniosłam ryż, przyniosłam garnek do ryżu. Zawsze ryż gotuję w garnku do ryżu, bo taką metodę poznałam w różnego rodzaju japońskich restauracjach i wiem, że sprawdza mi się najlepiej. Wiem już, jak to przygotować, żeby ten ryż był idealny. Tutaj mam ryż jaśminowy. Wrzucę Wam w opisie dzisiejszego wideo ten, który ja kupuję. Często kupuję go w Ulce Kosowskiej. Tam są różnego rodzaju sklepy właśnie z żywnością azjatycką, ale spokojnie można dostać na Allegro. Także wrzucę Wam dokładnie ten, który kiedyś pamiętam, słuchajcie, jak wybierałam ryż właśnie jadąc do Wólki. Wybrałam jakiś, podeszła do mnie taka pani Wietnamka i mówi, nie, 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 ten jest lepszy, weź ten i spróbuj. Od tamtej pory to jest moja ulubiona właśnie marka ryżu jaśminowego. I jak go przygotowuję? Mam oczywiście ten mój garnek do ryżu. Zawsze sobie wsypuję na oko, bo nie wcale nie trzeba odmierzać. Wsypuję sobie na oko, ile tego ryżu będziemy jeść. Też nie ma co przesadzać, niech to będzie po prostu na jedno zużycie. Wystarczające i zawsze, żeby już nie używać dziesiątek różnego rodzaju innych naczyń, w tym naczyniu płuczę ten ryż. Przelewam zimną wodą, lekko mieszam ręką. Cały czas ta woda na początku będzie miała taki mleczny kolor, będzie taka zabrudzona i płuczę do czasu, aż woda jest przezroczysta. I wtedy, jak już mam na dnie, słuchajcie, ryż, to kluczowe jest nalanie o centymetr więcej niż poziom ryżu wody i to jest wszystko. Wstawiamy, nie dodajemy żadnej soli, wstawiamy do garnka do gotowania ryżu, wstawiamy po prostu to, co tam trzeba pstryknąć, on sam sobie mierzy i za sekundkę ryż będzie gotowy. W trakcie, gdy ryż się gotuje, to zabierze z reguły około 15-20 minut. Przygotujemy salsę, bo ona jest najważniejsza. Zaczynam od tego, że będę powoli siekać wszystkie składniki, które mam. Zaczynam zawsze od dymki, awokado, ogórka, mango. Potem ciężka praca z granatem, żeby bardzo dobrze oddzielić wszystkie nasiona. Jeżeli boicie się, że pochlapiecie kuchnię, to dobrze jest to robić z miską pełną wody i pracować pod nią. Wtedy nic tutaj naokoło nie będzie czerwone. Ja widzę, że moja dymka jeszcze wymaga lekkiego przepłukania. Utnę tylko szybko ogonki, przepłuczę ją i będziemy wszystko siekać.
składniki mam posiekane. Teraz tylko dodałam już sok z limonki i dodaję teraz jeszcze dużą szczyptę soli. U mnie to jest sól maldon, ale to nie ma znaczenia, jaką dodacie, jaką lubicie. Ja akurat bardzo lubię tę sól w płatkach. I wszystkie elementy delikatnie z sobą mieszamy. Sól i limonka spowodują, że te składniki będą bardziej puszczały nam soki, bardzo ładnie się połączą. Można na chwilę zostawić, żeby to wszystko sobie tak się chwileczkę zamacerowało. Ale nieraz, wiecie, jak się śpieszę, to też robię to już na szybciora, pakuję od razu nam do miseczek, bo jesteśmy głodni i głównie chodzi o to, żeby to było danie, które mogę przygotować w miarę szybko. Te salsę można też spokojnie przechować. Zdarza mi się zrobić większą porcję i przechować na drugi dzień, ale oczywiście najfajniejsze jest chyba po prostu na świeżo. Jedyne, co mi zostało, jeżeli chodzi o potem naszą posypkę, to granat, którego muszę zaatakować. Nie jestem fanką obierania granatu, czy też granata. Jeżeli ktoś z Was ma najlepsze patenty na świecie, to proszę się z nami podzielcie, żeby było jak najszybciej. Ja próbowałam już różne metody przekrawania, ale czasami wiecie, jak ta skórka utknie na tych ziarnach, to nie jest łatwo ją odczepić. Ale dobra, zaraz się za to biorę. Granata nie wrzucamy do salsy, tylko nim będziemy posypywać całość dania. A my musimy jeszcze przygotować, znaczy ja muszę przygotować, a Wy musicie pooglądać, krewetki. Krewetki kupuję Tygrysie, to są krewetki dość duże i w moim sklepie rybnym one już są oczyszczone, czyli mają wycięte wszystkie te elementy, także jedyne, co ja muszę zrobić, żeby krewetkę oczyścić, to po prostu łapię za ogonek i mocno pociągam i całość skorupki po takim już zrobieniu ich na parze odchodzi. Ja niczego nie musiałam przygotowywać, to jest bardzo lubię ten sposób przygotowania krewetek, bo nie musimy poświęcać czasu na właśnie wyciąganie tych wszystkich elementów, które trzeba przy czyszczeniu krewetek. Każdą krewetkę możecie w tym przepisie użyć. Ja akurat bardzo lubię tygrysie, lubię takie, które są częściej może z oceanu, dlatego że bardzo często jakieś takie hodowlane, one mają dla mnie zupełnie inny smak. Także preferuję takie duże, porządne. Oprócz krewetek w tym daniu można także użyć na przykład mięsa z kraba, też tak robimy. Czasami kupujemy takie gotowe mięso z kraba, które jest... Po prostu ten krab jest też robiony na parze i potem jest porcjowany i mięso jest zamrożone. Rozmrożenie go trwa naprawdę moment i też to jest fajny typ dania. Natomiast no, mięso z kraba, wiadomo, jest dużo droższe od krewetek i nie widzę aż tak ogromnej różnicy, jeżeli chodzi o jakość tego dania czy smak. Jak ktoś lubi, no jak ktoś chce poszaleć, to jest homarem, można by tutaj to zrobić. Wszystko kwestia tego, na co macie ochotę. Dla mnie to danie jest idealne po prostu z owocami morza, które mają taki specyficzny swój smak, lekko słodkawy. Wydaje mi się, że najlepiej tutaj to gra. Moje krewetki będę za sekundkę siekać. Można zostawić oczywiście całe, ale mi wydaje się, że akurat w tym daniu jest wygodne, jeżeli przekroimy je na pół albo nawet na trzy części. Zanim je posiekam, przygotuję sobie sos do krewetek. Będę do niego używać dwóch takich, wiecie, kopiastych łyżek majonezu. Taki majonez, jaki kochacie, tym, który ja używam, zupełnie się nie przejmujcie. Wiem, że miłość do majonezów jest różna w narodzie. Akceptuję każdą. Słuchajcie, taki jak Wam pasuje, to najlepiej. Do tego używam sosu sriracha i używam go... Ja powiedziałabym, że używam łyżki. Ale Wy zacznijcie od pół łyżeczki i zobaczcie, jaka ostrość Wam pasuje, bo tutaj każdy z nas się, my się między sobą różnimy, każdy ma różną tolerancję na ostre. Ja lubię, żeby to było przy tej łyżce z majonezem, powiedziałabym, że to dla mnie jest lekko ostre. Ale dla mojej Gaby na przykład to ona mówi, że to już jest średnio ostre, ale Gaba nie lubi ogólnie ostrego. Także półeczka limonki, wyciskamy sok do środka. Staramy się jak najwięcej. Ja mam jakieś takie lekko przesuszone te limonki w tym tygodniu kupiłam. Żeby limonka lepiej nam puszczała sok, też warto ją czasami przerolować, czego ja nie zrobiłam i teraz żałuję. Wyciskamy ten sok, do tego dodajemy szczyptę soli i całość mieszamy. Jeżeli oglądaliście już u mnie jakiekolwiek dania z srirachą, to wiecie, że to jest sos, który idzie świetnie ze wszystkim. Ja go używam bardzo często do przeróżnej dodań typu tacos, do różnego rodzaju jakiś, cokolwiek robię, do ryby, do frytek z batata. Bardzo to jest uniwersalny sos i do krewetek też rewelacyjnie pasuje. Kiedy już mamy wymieszane, to tylko chodzi o to, żeby składniki nam się połączyły. I to będzie taka, wiecie, leciutko różowy sos. Teraz posiekam krewetki. I tak jak mówiłam, lubię to zrobić na trzy kawałki. Wrzucam do tego sosu, żeby już je razem z tym wymieszać. One są po prostu wygodne, kiedy się je, ale jeżeli macie ochotę, żeby to były całe krewetki, to zupełnie się moimi tutaj instrukcjami nie przejmujcie. Wrzucamy wszystkie posiekane i mieszamy tak, żeby sos lekko pokrył nam mięso krewetek.
teraz tylko wszystko wymieszam. Jeżeli chodzi o ilość krewetek na jedną porcję, to też zależy, co kto lubi. Ja już się nauczyłam, że kupuję po 8 sztuk dla każdego z nas i to jest taka porcja porządna. Jedyne, co nam teraz zostało, to właśnie pozbawienie tutaj skóry naszego granata i wyciągnięcie wszystkich nasion tak, żeby tej gorzkiej skórki nie było i tym będziemy całość posypywać. Mam nadzieję, że ryż za sekundkę już pstryknie i będzie gotów i będziemy całość składać. Zobaczycie, jak będzie pięknie wyglądać. Wszystkie mam już oddzielone. Ten patent z wodą wydaje mi się najbardziej rozsądny, bo można dość szybko ruszać ręką, rozdzielając je i nie pryska na prawo i lewo. Ja naprawdę byłam czasami zszokowana, jak daleko ten sok z granata jest w stanie polecieć i co mi poplamić. Także to jest taki mój patent, który robię, ale jestem bardzo ciekawa, może ktoś ma lepsze. Ja z wielką przyjemnością przyjmę jeszcze jakąś prostszą metodę, w szczególności na właśnie oddzielanie tych, wiecie, skóreczek od poszczególnych. Czasami jak się któraś sklei, to jest po prostu taka dziubdzianina. A ja takiej pracy, jak wiecie dobrze, bardzo nie lubię. Michał mi tu właśnie mówi, że może tak, jak ja to zamieszam, to mogę potem poczekać, że ciężkie ziarna opadną na dno, ale ciutkie skórki będą pływały i mogę to wszystko wyłowić sitkiem. Tak też zastosujemy taką metodę. Wszystkich, którzy mają swoje patenty, dołączcie do nas do tego, jak temat granatu rozwiązać. Ryż gotowy. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. On jest taki fajnie. Z jednej strony jest kleisty, ale jest sypki. To jest to, co lubię właśnie w tym gotowaniu w garnku do ryżu. Ponieważ nie używałam żadnej soli, to teraz używam porządnej szczypty soli i trzymając, bo garnek jest jeszcze gorący, mieszam to delikatnie szpatułką, żeby oczywiście nie poniszczyć powłoki garnka. Mieszamy tak, żeby się wszystko nam pięknie połączyło i to jest taka akurat porcja, chyba nawet troszeczkę za dużo, na naszą dwójkę. Ryż ciepły rozkładam do miseczek i o to chodzi, że ciepłota tego ryżu jeszcze jakby trochę wpływa nam na krewetki, ale bardzo delikatnie i te chłodne elementy bardzo fajnie się razem łączą. Mamy ciepły ryż, ale nie jakiś super gorący i właśnie elementy chłodne i chrupiące. Dobra, biorę talerze. Zawsze to danie, ja nazywam je, znaczy u nas wszyscy w domu je nazywają miseczka z ryżem i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Także każdy dostaje porządną, ile to może być, tak patrzę sobie. No garstkę ryżu po prostu, ile tam kto lubi, jak ktoś lubi więcej i dla niego to jest ok, to super. Ja akurat wolę, żeby było go troszeczkę mniej, ale to wynika z tego, że ja po prostu nie jem na co dzień dużo węglowodanów i jak je jem, to dość szybko mnie zapychają. Myślę, że tyle będzie wystarczające. Kolejna warstwa naszego dania to będą oczywiście krewetki i krewetki po prostu wykładam tutaj na ryż, tak żeby one delikatnie, naprawdę delikatnie się podgrzały. A ten majonez z sriracha i sokiem z limonki będzie nam się świetnie mieszał właśnie z ryżem i potem z naszą salsą. Kolejna warstwa to nasza salsa i tutaj sobie oczywiście też rozkładamy tak, żeby to wszystko było pokryte. Jak kto lubi, jedni będą lubili mieć więcej warzyw, inni więcej białka, inni więcej węglowodanów, także tutaj możecie też dopasować, możecie podać te wszystkie elementy i zaprezentować osobom jedzącym, jak sobie wszystko nakładać i będą mogli to robić troszeczkę bardziej po swojemu. Ja
najbardziej w tym wszystkim lubię mango. Ono dla mnie jest po prostu kluczowe. Moja gaba niestety jest na mango uczulona i nie może go jeść, także ona je na przykład wersję bez tego. I domyślam się, że też pojawią się pytania, co jeśli nie mogę jeść mango albo nie mogę dostać mango, czy coś może je zastąpić. Powiem Wam szczerze, że najbliższy owoc, który jest mango, to zapewne jest bardzo słodka i dojrzała brzoskwinia, ale też nie smakuje zupełnie jak mango, więc może tutaj można by spróbować. Moja gaba w ogóle nie może jeść surowych owoców, więc u niej po prostu jest to wersja. I ona twierdzi, że jej bardzo to smakuje. Także ona je po prostu bez, ale je z granatem, bo granat dla niej jest w porządku. I teraz kluczowy, granat. Czasami jemy bez, bo zapomnę, albo nie chcemy się go obierać, ale on dodaje, słuchajcie, takiego fajnego kontrastu. To danie robi się 4 razy piękniejsze dzięki niemu, ale to nie tylko chodzi o piękno, chodzi też o to, że ten element kwaskowaty pomiędzy tym, jakoś tak wmieszany, wyjątkowo dobrze razem z tym się łączy. No już się nie mogę doczekać, aż będę jeść. Słuchajcie, ja mam nadzieję oczywiście, że spróbujecie to danie i dacie mi znać, czy Wam w ogóle smakuje. Połączyłam tutaj bardzo wiele różnego rodzaju inspiracji, które spotkałam w przeróżnych miejscach na świecie. Z jednej strony pokeball, które są bardzo teraz popularne, ale to zupełnie nie jest taki pokeball, coś troszeczkę innego. Trochę połączyłam salsy, które znałam z Meksyku, które były podawane na słodko. I tak łącząc kilka swoich ulubionych dań, powstało właśnie to. My uwielbiamy, mam nadzieję, że części z Was też będzie smakowało i dacie mi znać w komentarzach, jak było. Ale też mam nadzieję, że podzielicie się swoimi sprawdzonymi przepisami na krewetki, bo to nie jest typowy sposób przyrządzania krewetek. Myślę, że najbardziej popularne krewetki są robione takie z oliwą, czosnkiem, chili, takie alio, olio i peperoncino chyba się to nazywa. My też uwielbiamy z makaronem, ale też może macie swoje jakieś takie super przepisy, które chcielibyście, żeby poszły dalej w świat. Koniecznie piszcie w komentarzach. Słuchajcie, to my bierzemy się do obiadu. Ja cieszę się, że udało się to nagrać jako wideo. Zostanie na przyszłość, może ktoś skorzysta. A my, słuchajcie, ruszamy i wcinamy, bo już dość długo nic nie jedliśmy i czuję, że po prostu już jest naprawdę czas coś dobrego skonsumować. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, zostawcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, a my już widzimy się niedługo w kolejnych wideo, zarówno ogrodowych, jak i mam nadzieję z większą ilością przepisów. Do zobaczenia.